Puchar Polski to ostatnia szansa dla Wisły na awans do europejskich pucharów. Na razie Wisła w lidze spisuje się najgorzej. Bogusława Topiała przegrała ostatnio z Piastem Gliwice i to w stylu w pierwszej połowie najgorszym. Wisła jakoś sobie jeszcze radziła. W drugiej stare błędy, stare problemy. No i Piast wygrał w Krakowie 2-1. To kiedyś było nie do pomyślenia, bo takie zespoły jak Piast Gliwice, Polonia Bytom przegrywały przy remontach 4-5-0. Ale dzisiejsza Wisła jest taka, że nawet Piastek Gliwice z całym szacunkiem dla tego zespołu nie musi przed nią drżeć. W Pucharze Polski ze Śląskiem Wisła gra europejskie puchary, eliminacje do Ligi Europy. Tylko pytanie, czy jest z czym się wybierać do tej Ligi Europy. Za chwilę 7 piłkarzom kończą się kontrakty. Z tego co wiadomo, na razie nie ma wielkiej chęci do tego, aby wzmacniać ten zespół. Więc wydaje mi się, że brzmi fajnie możliwość tych europejskich pucharach. Tylko pytanie, czy będzie się z czym tam wybierać. Jeśli Wisła przegra ze Śląskiem, odpadnie z Pucharu Polski, no to sezon rzeczywiście można spisać na straty. Można się bić o wyższe miejsce w lidze, które daje większe wpływy z Canal Plus, ale to są będą sprawy bardzo marginalne. Oczywiście głowy nie polecam. Tomasz Kulawik jest trenerem, który nie jest drogi. Nikt go w tym momencie nie będzie zmieniał. Wyciągnie sezon do końca. Paru piłkarzy, którą kończą się kontrakty, również jeszcze chwilę po polskich boiskach pobiega, a wtedy część z nich po prostu rozjedzie się do domów, do swoich krajów. No i pytanie, co się będzie działo latem. Wiśle od dobrych kilkunastu miesięcy borykają się z długami. Są problemy finansowe, niezapłacone rachunki piętrzą się na biurkach, problemy z wypłatami dla piłkarzy, zaległości na 1-2 miesiące. Powoli klub wychodzi na prost, powoli staje na nogi, ale będzie cały czas brakuje pieniędzy na funkcjonowanie na wysokim poziomie, bo co z tego, że można mieć na bieżącą działalność, na spełnienie wymogów licencyjnych, skoro wszyscy kibice Wisły przyzwyczaili się, że to jest klub, który ma miliony złotych po to, żeby zdobywać Mistrzostwo Polski. Jak na razie nie zanosi się na to, jak na razie wszystko wskazuje, że Wisła będzie miała budżet wysokości średniaka. Zaczęło się również zamieszanie na linii Kraków-Katowice. Głośne hasła Wisła przenosi się do Katowic przebrnęły przez media, jednak prawda jest trochę inna. Zdecydowano w Wiśle, że część administracji, około 10 osób, zostanie przeniesiona ze stadionu Wisły do Katowic, gdzie są biura telefoniki, czyli właściciela klubu. Nie widzę w tym nic złego. Administracja, ludzie zajmujący się księgowością po prostu będą pracowali bliżej telefoniki. Także klub niewykluczony, jednym z pomysłów jest, że będzie miał swoją bazę treningową w Myślenicach, co także nie jest nowatorskim pomysłem, ponieważ wiele klubów zachodnich, pamiętam jak Wisła gra z Tottenhamem, to chyba stadion Tottenhamu baza treningowa była położona 50 km. Gdy grała z Lazio, to stadionu Lazio baza treningowa konferencji odbywały się jakieś 20-30 km, więc nie widzę w tym nic niesamowitego, bo przede wszystkim nie ma mowy, żeby Wisła nie grała w Krakowie. To jest Wisła Kraków i to jest Wisła, która będzie grała przy Rejmonta. Więc mowa o tym, że Wisła przeniesie się do Katowic, to jest mocne nadużycie. Wisła część swoich pracowników przenosi do Katowic, może przeniesie do Myślenic swoich piłkarzy, ale na pewno jej domem, gdzie będzie rozgrywała mecze, będzie Kraków, więc dla zwykłego kibica Wisły nie zmieni się kompletnie nic. Bo jemu będzie obojętne, czy rachunki będą rozliczane w Katowicach, czy piłkarze będą trenowali w Myślenicach. On ma w sobotę czy w niedzielę iść na stadion przy remontach, gdzie zobaczy piłkarzy Wisły Kraków. I tak też będzie.